Witam Państwa. To kolejne wydanie Siedleckiego Magazynu Kulturalnego, magazynu Centrum Kultury i Sztuki imienia Andrzeja Myrzeżyckiego, scena teatralna miasta Siedlce. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, wszyscy miłośnicy sztuki, wszem i wobec ogłaszamy, że wracamy. Zapraszamy wszystkich do nas, do Centrum Kultury i Sztuki, do nas, do naszej sali teatralnej, by na naszej scenie teatralnej zobaczyć artystów dawno tu niewidzianych. Już w najbliższą niedzielę, a więc 21 lutego, o godzinie 19 na naszej scenie teatralnej, spektakl naszej produkcji, spektakl w reżyserii Waldemara Koperkiewicza, spektakl wreszcie pod tytułem Kantata na cztery skrzydła. To przedstawienie, które na stałe mamy w repertuarze, to przedstawienie, które cieszy się dużym Państwa uznaniem, w którym to występują aktorzy Teatru S, Ula Gotowicka, Robert Protasewicz i Maciej Czapski. Zapraszam, zachęcam, bilety już do nabycia na naszej stronie internetowej, a także w naszym punkcie informacji kulturalnej w naszej siedzibie przy ulicy Biskupa Świskiego 31. Drodzy Państwo, zapraszam. Zapraszam do teatru. Wszystkich naszych najmłodszych widzów chcielibyśmy zaprosić do nas, do naszej sali teatralnej w niedzielę 28 lutego na godzinę 16. Tego dnia bowiem chcemy Wam zaprezentować, moi drodzy, najnowsze przedstawienie Teatru S, spektakl pod tytułem Kraina Śpiochów. To spektakl, który wyreżyserował Robert Protasewicz i który także muzykę fantastyczną zresztą do tego przedstawienia napisał. Udział biorą w tym przedstawieniu aktorzy Teatru S. Zapraszam i zachęcam, tym bardziej, że bilety już można kupować na naszej stronie internetowej, ale także można je kupić tu u nas w naszej siedzibie w punkcie informacji kulturalnej przy ulicy Biskupa Świrskiego 31. Spotykamy się w teatrze w niedzielę 28. Zapraszamy. Podstawą zgadzam się. No ja też. W nocy miękko oczy zwróć. O, jakbym chciał, żebyś pioszkę zmurzyła. Ale za dnia otwórz je, gdy poranek nastał już. Woo! Dobry bit. Szkoda życia, szkoda dni. Aha. Po to, by na jawie śnić. O tak. Przecież w życiu, uwierz mi, też jak we śnie może być. Nie prześpi dnia, nie prześpi dnia. Nie prześpi dnia. Nie prześpi dnia, nie prześpi dnia. Zobacz jak dużo dobra taki dzień ci da. Szanowni Państwo, te prace kolorowe, które widzicie wokół mnie, to pokłosie konkursu. Konkursu pod tytułem Mały ilustrator książek. Ten konkurs ogłosiliśmy wspólnie z panią Małgorzatą Rek, która jest autorką książki pod tytułem Kalina i Zaczarowana Nić. Nadeszło wiele prac, wiele fantastycznych, kolorowych i teraz je wystawiamy w foyer naszego teatru. A we środę o godzinie 17 nastąpi wręczenie nagród w tymże konkursie, na które to wręczenie serdecznie Państwa zapraszam. Tu do nas, do naszej siedziby przy ulicy Biskupa Świrskiego 31. Bądźcie Państwo z nami. A na zakończenie naszego programu chcielibyśmy Państwu bardzo gorąco podziękować za zainteresowanie, jakim cieszą się wszystkie propozycje, które Państwu prezentujemy na naszym kanale YouTube, a także poprzez naszą stronę internetową. W tym trudnym czasie jest to dla nas bardzo ważne, bo wiemy, że Państwo nie zapominacie o nas, bo wiemy, że nasza praca, której teraz bardzo być może nie widać, ale jednak przynosi efekty, bo przecież jesteśmy, drodzy Państwo, dla Was. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym magazynie. Zachęcam Państwa do tego, byście zaglądali na nasz kanał na YouTubie, bo tam znajdziecie wiele atrakcji, wiele prezentacji naszych grup artystycznych, ale także wiele niespodzianek, które dla Was jeszcze tam są, które możecie Państwo oglądać. Zaglądajcie także na naszą stronę internetową, śledźcie nasz profil na Facebooku, bo będziemy ciągle zamieszczać nowe propozycje dla Was, nowe wydarzenia artystyczne, bo otwieramy się, bo jesteśmy, bo zapraszamy, bo nasze drzwi dla Państwa stoją otworem. Do zobaczenia.